I tak, dojechaliśmy już do kempingu. Nie wiem, gdzie jest. Jak widzieliście, jechaliśmy na kemping. Jest dzisiaj piątek. Przyjechaliśmy na 2 doby. Wrzesień już mamy. Jako tako fajna jest pogoda. Na jutro ma być jeszcze lepsza. Teraz już jest wieczór, słonko ledwo się tam przebija. Chociaż tu nie widać, bo są drzewa. Rozkładamy przedsionek. No i zaczynamy tą zabawę. Kochani, ten kawałek teraz dogrywam w niedzielę rano, gdyż chcę wam powiedzieć, że wczoraj, pierwszy dzień, robiłem z Krzysiem, a właściwie pomagałem Krzysiowi robić grilla. I odcinek będzie trochę długi. Wiem, że nie wszyscy oglądają, nie lubią długich odcinków, ale ja zostawię ten materiał, bo to jest pamiątka dla nas. I zapraszam, kto chce, to niech obejrzy grilla, którego robił Krzysiu, a ja mu pomagałem tylko. No i super, pod samą przyczepą zobaczcie, jak się naciągnęła pięknie. Witajcie. Jest już sobota, raniutko, śniadanko po kawce. Właściwie to dzień się zaczyna pięknie, bo słoneczko świeci i pomalutku wybieramy się do sklepu. Coś kupić. Zobaczymy co. Tu niedaleko kempingu zobaczcie, ile różnych sklepów jest. No i pewnie spędzimy tutaj z 1,5 godziny w sklepie. Tak, zakupy są zrobione. Krzysiowi kupiliśmy oczywiście. Krzysiu, co to jest? Pokaż. No, taka składanka. Auto. I takie coś. No, to będzie się bawił. Jesteśmy już z powrotem przy przyczepie. W międzyczasie przyjechały następne 2 kampery. No, zawsze jest weselej, gdy więcej ludzi jest. Dzisiaj, kochani, będzie spaghetti. Bardzo lubię spaghetti. No to będzie dzisiaj na obiadek. Super. Bawisz się teraz tymi autkami, tak? Super one są. A jakie fajne kolory mają. Krzysiu, ale przy jedzeniu się nie śpiewa. Smacznego wszystkim życzę. Dzięki. Tak, nie myślę, że ja obiadku nie mam. Ja też mam obiad, tylko że ja trzymam kamerę. Mama, ja też trzymam. Leci woda ciepła? Ciepła. No. To jest duży plus na tym kempingu, że cały czas jest ciepła, a wręcz gorąca woda. No tak, po obiedzie pozmywane. Teraz trzeba iść na. Teraz jest ta chwila taka po obiedzie, wytchnienie. No i delektowanie się kempingiem. Wasze zdrowie. Przyjdziemy tutaj poćwiczyć później, co? My tak z Krzysiem się relaksujemy. Prawda, Krzysiu? Fajnie jest na tym kempingu. Tyle masz atrakcji, zabawy. Chodzimy sobie wszędzie, nie? A gdzie jeszcze pójdziemy? Tam.
Ale co będziemy tam robić? Grać. Aha. W piłkę, bo to na prac. Można grać. No dobra. Dzisiaj będziemy robić skrzydełka z kurczaka i kiełbaski. Co ty lubisz najbardziej? Skrzydełka czy kiełbaski? To i to. A, bardzo dobrze. I auto. Po malutku się smażą, ale zapach piękny. Mamy dzisiaj nowego kucharza. O, proszę bardzo. Czyli Krzysiu jest w temacie. Jeszcze słabo spod spodu, czyli jeszcze połóż. Pięknie, fajnie, że mi pomagasz. Ja będę też, ja będę tutaj cały czas robił. Cały czas zostajesz tu? Chciałbyś, żeby to tak fajnie się upiekło, żeby już pojesz trochę, nie? No, więc ja tu będę. Ja będę, bo ja... Ej, bo cię to by zjeszło jedno tutaj. A to tego kurczaczka z skrzydełka damy, jak już to sprzątnę wszystko, wiesz? No, więc ja go dam. Dobrze. Tym. Ja ty to kwasa do otwórz. Proszę. Gotowe. I widzisz, jak ja umiem? Pięknie. No, no to dobrze. Bardzo się cieszę, że mi pozwala. Będziesz się cieszył? No. Dobrze. Ale będziesz mógł tu być, prawda? Powiedz, mógł tu być. Nie wiem. To teraz ja będę tobie pomagał, prawda? Tak. Bo ty robisz grilla. Jeszcze nie ma. Troszkę jest. Jeszcze troszkę. Okej. Bo to wszystko na to. No właśnie. A to ja tą na końcu, bo to jest za daleko, wiesz? Sprawdzę. Ja bym mógł dosięgnąć. Tak? Tak, ja bym dosięgnął. Ja, poczekaj, ja, a ja wiesz co zrobię? Tą przestawię tu. A ja przestawię, a ja którąś też przestawię, która przeszkadza. A to ja ci powiem, która. Ale ja o cały sam chcę być. Dobra, ale sprawdź tą pod spodem. Dobra. Ściśnij. O, trzeba ją odwrócić. Tak. O. Trzeba ją odwrócić. Dobrze. Bo już jest. Tak. Nie, odwrócimy, niech się przypiecze z drugiej strony, tak? Dobrze. Trzymaj, tak. Dobrze, mama jest. Ma bardzo fajnie. Super, Michał. Dobra, to teraz sprawdzę. Tak, lekko podnieść do góry. Jest już. A no, można ją odwrócić na drugą stronę. O, pięknie. Ojcze, daj. Albo dobrze, spróbuj jeszcze raz. Bo a ja tylko jestem dobry we sprawdzaniu i wydawaniu, prawda? Tak, a ja by... Ty będziesz sprawdzał i wydawał, a ja będę odwracał. Dobra, bo ty mi pomagasz. Dobrze. Bo teraz ja jestem. A bardzo chcę, żeby tak było. I wszystkie... Ale bardzo fajnie będzie. Bo ja sobie ugryzę to, jak będzie. A tylko i czekaj, teraz nie potrzymy, bo ja idę się wysmażać. Dobrze. Pilnuję. Dobrze, pilnuję. Weźmy chlebek, że my sobie to daj chlebek tutaj położymy, niech on troszeczkę się podpiecze. Oj, bardzo dobry pomysł. O, trzymaj. Teraz trzeba tą kiełbaskę trzeba dać na talerz. Tak. Dobrze, dawaj. Pięknie. Bo mamy już nawet trzy. Mam tata. Czy już są gotowe? Już są gotowe. Posunę ten chlebek.
O, i teraz mam jej. To będzie twój. Tak, to będzie mój. I te, a wiesz co, tata, bardzo cieszę się. Cieszysz się? A tak mi to dać, bo jestem teraz ja szefem. Ty jesteś szefem? No, teraz ja, a teraz ty. Dobrze, tak. Szef jest, sprawdź to. No właściwie jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwileczkę. Ta nie, ta jest jeszcze biała spod spodu. A posuń ją troszkę dalej. Dobra. O, już, pięknie. Super. O, bo tutaj się tak... Bo zaraz, tutaj z boku tak się pieni, więc to... Więc ta przeszkadza. No troszkę. No troszkę. A tak byś to zrobił? Tak, no tak. Pięknie. Bo ja bym to zachwycił za chleb, a ja bym się umywał, to nic nie szkodzi. No jesteś kochany. Ej, tata, zabij mi rękę, bo mi przeszkadza. To teraz sprawdzę to. Sprawdźcie. No to... No już, już prawie, bo się... Urwała się. Nie, złamała się tak troszkę, się urwała. Ale to dobrze, jak się, jak tak pęka, to znakiem tego, że ona się robi już gotowa, wiesz? Tak. Za chwileczkę ją ściągniemy. Ale nie. A dźwignij tą do góry. A na dół. Pokaż. O, właściwie dawaj ją tu. O. O, to ja mamy cztery. Cztery, tak. O, jedno, jedno. Wiesz co, ja bym jeszcze którą sprawdził, tą. Tak, ja to wyślę. Pokaż. Może być, dawaj. O, te ja pięć. Tak. I jeszcze chyba może podniesiemy tą. Super, gotowe. Ej, mam sześć. Sześć. To jest dwa, trzy, cztery, pięć. Jest to pięć! No. A potem będzie to. Tak. A jeszcze tą, zobacz pod spodu. Nie, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Sprawdź tą kiełbasę. Dobra. Pokaż. Dawaj ją. Już gotowa. Oja. No i mamy teraz... Dobra. Ile? Siedem. Siedem, brawo. No. Teraz jeszcze to. O nie, ta jeszcze. Tak, wiem. Powiedziałem, że tu nie będzie. Więc mogłeś nie mówić, prawda? Mogłeś nie pomyśleć. A ja bym sprawdził... Tom? Nie, tą w środku może. Albo Tom. Dobrze. Nie, bo tam nie... Pokaż. Gotowa. Gotowa. Myślałem, że... Właśnie tak miałem. I osiem. A potem będzie 9 jeszcze sprawdź. Potem będzie 9 i 10. Tak. No dawaj ją. O, 9, a potem będzie 10. No. O, mamy dwa. A troszkę, potem... żeby lepiej kiełbaski smakowały, prawda? No. A pije się soczku. No. A ja się napiję wody, żebym mógł, bo jestem sprawny. Ty to... Przydaj. Super, że mam pomocnika takiego. Mnie już kolano boli. O, dziękuję ci. Dziękuję, Krzysiu przyniósł mi taborecik. A ja właśnie mówiłem, że kolano mnie boli od tego oklęczenia. Ja już pomyślałem. Siadaj. A bardzo ci zrobiłem. Teraz te dwie, bo ona pękła, nie? Dawaj je tu na talerz. Dawaj tu ją, dawaj. I jeszcze jedno. Są dwa. To będzie, tak, to będzie 10. Razem to jest jako jedna, czyli 10. Tak. Jeszcze ze dwie minutki chlebek i nakładamy skrzydełka. Tak, ja nałożę. Okej. Poczekaj, bo krzywo troszkę przyciśnij go tu. Pierwszy raz robimy skrzydełka, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? No, a myślałem, że to takie duch. Może leżeć tak, poczekaj. A nie na środek, to musi być tu. To, Krzysiu, to. Mało, bo to jest duże mięso.
O, czekaj, ja ci pomogę. O, teraz. Teraz to skrzydełko połóż tu. Ale wielkie. Wielkie i... I największe. Daj. Super, dzięki za pomoc. A teraz to trzeba umyć. To Michał wyrzuci zaraz, wiesz, fajnie. Co wyrzuci? No to opakowanie. Byłeś super pomocnikiem. No ale nadal jestem. Nadal jesteś, no tak, pewnie. Dobrze. Ostrożnie, wiesz? Tak? Michał robi herbatkę dla nas. No, zobacz to pierwsze. No. No, możesz to odwrócić. Bo czekaj, nie wiesz się. To się odkleiło. Nie szkodzi. No, ale nie szkodzi. O, i wytałem. No i kolacyjka prawie gotowa, bo jeszcze skrzydełka. Tak, i dzięki temu kucharzowi zobaczcie, jak pysznie skrzydełka wyglądają. No nie, nie, weź jeszcze na dwie minuty. Tylko się odkleić. I tak, pierwszy dzień na tym kempingu dobiegł końca. Dziękujemy Wam za oglądanie, za łapeczki, za subskrypcje. No i przede wszystkim, że jesteście. Trzymajcie się.